Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 24 Vlogmasie. Dzisiaj są moje 30 urodziny i nawet nie zgadniecie, która jest godzina. W tej chwili jest godzina 6:55. Ja przed chwilą opublikowałam dla Was Vlogmas i wstałam ogólnie o godzinie 6:15. A dlaczego wstałam tak szybko w Wigilię? A to dlatego, że po pierwsze napisali do mnie znajomi, że zabierają mnie na wschód słońca. To jest taka nasza tradycja i myślałam, że w tym roku nie uda mi się po raz kolejny pojechać, ale nagle okazało się, że nie jest to żaden problem i że jadę, więc wstałam rano, ubrałam się, jak widzicie. To jest właśnie taka tunika z H&M, którą kupiłam specjalnie na tą okazję i pod spodem mam zwykłą białą bluzkę z H&M-u, bo stwierdziłam, że jednak w takim rękawku to będzie mi troszeczkę za zimno, bo dzisiaj jest chłodny dzień. Nie ma jednak śniegu i to mnie bardzo boli. Jest troszeczkę, wiecie, taka minimalna warstwa, ale to jest dosłownie jakby ktoś cukrą pudrą posypał świat, więc nie jest najgorzej, ale mogło być dużo lepiej. Ja się bardzo cieszę, że jadę teraz do Sopotu, tak, bo jadę do Sopotu, do którego mam około, myślę, 35 km, coś takiego, 30-35 km z Redem i jedziemy autem właśnie z koleżankami i na miejscu spotkamy się z całą paczką znajomych. Oczywiście moich znajomych Wam nie będą nagrywać, ale mam nadzieję, że relacja z właśnie poranka w Sopocie na molo, a molo to jest jednak dość rozpoznawalne i specyficzne miejsce, Wam się spodoba. Jak widzicie, ja mam bardzo często dużo takich szalonych akcji i bardzo często mam takich akcji właśnie ze znajomymi nie nagrywam, bo chcę też zachować troszeczkę prywatności właśnie w tym samym YouTubie, ale mamy Vlogmas, mamy moje 30 urodziny, stwierdziłam, czemu Wam o tym nie powiedzieć, czemu Was nie zabrać i czemu wam nie pokazać troszeczkę tej bardziej szalonej strony mojego życia. I ja wiem, zaraz mi ktoś powie, że nie ma w tym nic szalonego. Dla mnie to jest naprawdę fajne, jeżeli dowiaduje się około godziny, nie wiem, 15 minut po północy, że jadę dzisiaj gdzieś na morze, wiecie, tak spontanicznie. Bardzo lubię takie akcje i bardzo się z nich cieszę. I cieszę się też, że mimo wszystko wracam do pewnej tradycji, ale dlaczego nie jeździłam na wschody słońca oraz co to jest za tradycja, myślę, że opowiem Wam już jak wrócę. Nie mówiąc o tym, że jest chorobliwie zimno, nie? Patrz, od razu ze statywem. Na molo było strasznie zimno, ale muszę Wam powiedzieć, że uwielbiam te wschody słońca. Teraz jestem w koście w Krzywym Domku i ze znajomymi będziemy pić kawę, bo trzeba się jakoś rozgrzać, ale powiem Wam, że takie poranne akcje są naprawdę super i bardzo, bardzo lubię taką tradycję, która jest już od lat właśnie wschodów słońca i tym bardziej, że ona jest z mojej rodziny, to wiecie. To jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywne i bardzo lubię Krzywy Domek, to jest taki fajny klimat. Jak widzicie, jestem już w domu, troszeczkę się zasiedziałam w koście ze znajomymi, bo jest teraz chwilę przed godziną 10. Chciałam być troszeczkę szybciej w domu, ale się nie udało. Jest na szczęście, miałam tak fantastyczny poranek i tak świetnie się bawiłam, że nawet nie macie pojęcia. Chociaż mam wrażenie, że zrobiliśmy trochę taki mały wstyd w tej koście, bo wiecie, godzina 8:30 w koście i byliśmy w Krzywym Domku, w ogóle sobie Wam zdjęcie Krzywego Domku, jeżeli ktoś nie kojarzy. To jest na Monciaku w Sopocie, czyli na ulicy Monte Cassino, która jest popularnie zwana Monciakiem. Przepraszam, jeżeli mówię jakimiś
takimi lokalnymi skrótami. I właśnie tam piliśmy sobie kawę. Oczywiście kolega mi postawił kawę na urodziny i zamiast, wiecie, normalnego kubka, to dostałam wiadro kawy. Śmieliśmy się, że mini brozik, ale kawa była naprawdę pyszna. Tylko wiecie, ja nie zjadłam rano śniadania i na głodny żołądek piłam kawę, więc trochę słaba obsa, trochę mi teraz muli. Tylko cieszę się, że zaraz przetestuję ciepłą herbatę. I powiem wam szczerze, że to był naprawdę fantastyczny poranek. I cieszę się, że wróciłam do tej tradycji. Potem niestety przez 3 lata nie jeździłam, a to dlatego, że zerwałam kontakt z kilkoma osobami, w tym z osobą, którą zazwyczaj jeździłam właśnie na te wschody słońca. Wiecie, kiedy robicie przegląd swoich znajomych i odsuwacie sobie od siebie toksyczne osoby, to potem niestety dzieją się takie akcje, że nie macie na przykład gdzie z kim pojechać, tym bardziej, że wiecie. Rano niestety do Sopotu wózkiem elektrycznym bym nie dojechała, bo musiałabym jechać pociągiem, a nie jestem w stanie wsiąść w redzie do pociągu, więc no, troszeczkę tak niefajnie wyszło, ale teraz bardzo się cieszę, że właśnie koleżanka ma już prawo jazdy, że ma auto i możemy sobie bez problemu pojechać. W ogóle to, jak ja się uśmiałam, to jak się wygłupiałam, w ogóle spotkałam kolegę, którego nie widziałam chyba z rok i mega się cieszę, bo sobie porozmawialiśmy, zaktualizowaliśmy sobie informacje, co u nas. Trochę się z nim podruczyłam, pobiłam go trochę i było fajnie. Dobra, ale może dość tej prywaty, czas na herbatę. Dzisiaj mamy sencha bożonarodzeniowa i to jest herbata zielona, skórka pomarańczy, migdały, płatki róży, wanilia, kardamon, goździki, aromat. Jestem mega, mega ciekawa, czy to będzie dobra herbata na moje urodziny. Zobaczcie, jaki piękny kubeczek znikła je. Pachnie ładnie, jak samymi goździkami, więc zaraz zobaczę. Mega dobra herbata. Naprawdę jest bardzo, bardzo smaczna, więc nawet nie macie pojęcia, jak mnie to cieszy. Ja myślę, że teraz chwilkę pójdę do kompa, ale za chwilkę już wychodzę do rodziny na Wigilię, więc wiecie, nie wiem, jak ten vlog będzie się wyglądał, mam nadzieję, że nie będzie jakiś bardzo beznadziejny. Ale ja przeważnie większość dnia spędzam urodziny, dlatego musiałam też w miarę się ograniczać, wiecie, ze znajomymi, bo chciałam zdążyć, żeby nie zostać zamkniętego domu, a muszę jeszcze, wiecie, się odświeżyć, ogarnąć twarz, spakować torebkę, bo nie miałam spakowaną, bo tak naprawdę do auta wzięłam sobie tylko malutką torebkę z legitymacją, żeby mi się policja nie przyczepiła, z czym jeszcze wzięłam? Telefonem i aparatem i to było, a i baterią zapasową. To było wszystko, nie? Co ja dzisiaj wziąłam do Sopotu. Dobra, uciekam, odezwam się do was później. Nie wiem jeszcze, czy przed wyjściem, postaram się jeszcze przed wyjściem do dziadków się odezwać. Magda, chcieliśmy złożyć życzenia z twojego serca. Życzymy ci coraz więcej przyjaźni. Aby nigdy nie zabrakło już w twoim życiu. Aby twój kanał rozwijał się w zawrotnym tempie. Abyś zawsze była zdrowa i nie zabrakło ci energii. Którą masz, dzielisz się nią z wszystkimi dookoła. Życzę długo żył w zdrowiu i był najszczęśliwszym kotkiem na świecie. Spełnienia marzeń od tych najmniejszych po te większe. Wydający się mimo śmiecha do spełnienia. Wymarzonego wyjazdu do Meksyku. Aby każde twoje marzenie stawało się celem, który wykonasz i znaczysz za udany. Abyś miała wspaniałych, prawdziwych przyjaciół, którzy będą wspierać się w każdym momencie twojego życia. Aby twoja pasja, jaką jest YouTube, rosła każdego dnia. Cały czas sprawiała ci radość. Życzymy ci szczęścia, bo nie ma nic piękniejszego niż uśmiech. Chciałam, że się nauczymy niemożliwego możliwego. W tym miejscu chciałabym wszystkim moderatorom serdecznie podziękować za życzenia oraz Mercie i Disney Lady. Zupełnie się nie spodziewałam. Ja co prawda właśnie wychodzę na Wigilię, ale jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Zrobiliście mi niesamowitą niespodziankę. Właśnie wróciłam z Wigilii od rodziny i pomyślałam, że od razu wam powiem o produktach, które znalazły się w ostatnich okienkach kalendarzy adwentowych. I na początku może zacznę od produktu, który najbardziej mnie ucieszył, a mianowicie od właśnie produktu z marki NARS. I to jest zarazem bronzer i róż. Zobaczcie. Ja już zajrzałam do środka, bo nie mogłam się pohamować. Wygląda to naprawdę świetnie i myślę, że te produkty na pewno mi się sprawdzą. Z tego co wiem, to chyba to jest kolor Orgazm i Laguna, ale nie jestem teraz pewna. Poczekajcie. Pisałam się tak, Orgazm i Laguna, więc te najbardziej popularne właśnie kolory. Bardzo mnie to ucieszyło i na pewno ten produkt przetestuję. Następnie z The Body Shop było masło do ciała. I bardzo fajne, bo jest to orzechowe mleko oraz właśnie miód. Super, bardzo się cieszę, to myślę masło dla mojej mamie właśnie na bardzo wysuszoną skórę. Bo tak jak wam mówiłam, ja nie potrzebuję
maseł do aż tak suchej skóry. W ogóle bardzo mało balsamów używam, więc tutaj ten produkt na pewno się straci. Jeszcze przed wyjściem na pasterkę spróbuję sobie dzisiejszej herbaty, która ma takie duże pudełeczko, a to dlatego, że pewnie po 5 było w rzędzie, a tutaj było w ostatnim rzędzie tylko 4. I to jest świąteczny dzień herbata. Tak, Glory Day. I to jest tak, organiczna herbata rumiankowa z cynamonem i jabłkiem, kakao oraz pomarańczą, więc myślę, że powinna być w miarę dobra, o ile to kakao nie będzie tutaj aż za bardzo nam wychodzić na pierwszy plan. W M&M'sach, jak widzieliście, były M&M'sy z orzeszkiem. Natomiast właśnie w kalendarzu z Balei było coś fajnego. Podgrzewacz do rąk, zobaczcie. Ja kiedyś miałam, ja i właśnie moje rodzeństwo, masę takich podgrzewaczy. I to jest fajne. Może nie jest to jakoś bardzo długotrwałe, bo potem już niestety bardzo trudno to zrobić, żeby było znowu ciepłe i miękkie. Bo potem jak ono stygnie, to ono tak twardnieje. Znajmniej kiedyś takie były, ale bardzo się ucieszyłam z tego podgrzewacza, bo to jest zawsze super. Następnie w kalendarzu z ASOS było Sun Sky i to jest australijska różowa maska do twarzy, detoksykująca, więc naprawdę zapowiada się świetnie. Na pewno ją przetestuję, w ogóle maseczka ma Snapchata, Instagram i Facebooka. Mam nadzieję, że to chodzi o markę, a nie konkretnie tak, chyba markę. Bo jakby ta konkretna maska miała tyle mediów społecznościowych, to chyba byłabym zszykowana. I ostatni produkt to jest kalendarz, a nie, przepraszam, przedostatni produkt, to jest z Mad Beauty i to jest żel pod prysznic body wash. I taka mała buteleczka, tak, żel. Jestem ciekawa, ojej, jak łatwo było zakręcone, że to się mogło rozlać, to jakim cudem to się nie rozlało, poczekajcie. A, dobrze, jest zaklęty. Ale czuć zapach, to jest ten standardowy zapach, tak jak w tym całym kalendarzu. I to już są wszystkie produkty. Teraz tylko wezmę produkt Nivea i poczekajcie. Mamy tutaj okienko, jak ja wam pokazuję, tak powinno być 24 i próbuję otworzyć. Jestem ciekawa, co jest w dzisiejszym okienku. Coś ciężkiego, coś dużego, jakiś kartonik. Wow, to może nie będzie aż takiej dużej wtopy. Zaraz zobaczymy. I co my tu mamy? Zobaczcie. Q10 Power. To jest jakieś 10 chyba zabiegów karotenowych. To jest z tej serii Q10, którą w ogóle chciałam przetestować. Muszę powiedzieć, że dzisiejsze produkty były naprawdę fajne. Najbardziej ucieszyła mnie ta różowa maseczka. NARS oczywiście, M&M'sy. Ten produkt z Nivea jest spoko. Baleja dzisiaj jest troszeczkę słabsza. No i masło z The Body Shop na pewno jest fajnym. Co prawda nie dla mnie, ale myślę, że i tak mimo wszystko się sprawdzi. Oprócz kilku produktów, które zużyłam w trakcie trwania vlogmasa, czyli żel pod prysznic, jeden z The Body Shop, toniku, który teraz używam z Balei, wcześniejszemu toniku z Pixi, który był w kalendarzu Sephora i teraz kończę pingwin micelarny, który był w kalendarzu ASOS. Tyle oto produktów było właśnie w kalendarzach adwentowych. A, i zapomniałam, jeszcze jest taka duża marka w płachcie, ale ją mam już w szufladzie schowaną, bo niestety tutaj mi wypadała z tych koszyczków. Myślę, że jest tego sporo i będę miała co dzielić, ale podzielę chyba już po nowym roku, więc komentujcie vlogmas, a po prostu po nowym roku będzie rozdanie. Za półtorej godziny wychodzę na pasterkę, ale pomyślałam, że jest to idealny czas, żeby przetestować dzisiaj drugą herbatę z kalendarza adwentowego. Ale na początku chciałabym wam bardzo podziękować, bo dzisiaj wychodząc do dziadków założyłam moją bransoletkę z Pandory i udało mi się wyczyścić. Zobaczcie, jak się ślicznie świeci. A przy okazji wam pokażę, jaki nowy charm skupiłam sobie na urodziny. To jest jednorożec. Bardzo mi się podoba i kupiłam sobie go po prostu na pamiątkę 30 urodzin. I zobaczcie, jak ona prześlicznie wygląda. Jak mi się tutaj to zepnięcie prześlicznie mieni. Jest srebrna. Chciałam wam bardzo podziękować. Wiecie, jakim sposobem ją wyczyściłam? Po prostu, tak jak mi poradziła jedna z was, chyba Dorot, nie jestem pewna. Ktoś, kto ma nick bardzo podobny do imienia Dorota, tak mi się wydaje. Po prostu, jak widzicie, mam pojemnik. Nalałam do niego, położyłam folię aluminiową, nalałam wody, dosypałam soli i ona się chwilę moczyła w tej wodzie. Potem wytarłam ręcznikiem papierowym, a na koniec jeszcze poprosiłam moją siostrę, która ma bardzo dużo siły, żeby mi tą specjalną chusteczką do srebra wypolerowała i bransoletka jest jak nowa, co mnie niesamowicie cieszy i bardzo, bardzo lubię swoją biżuterię z Pandory, a i w uszach mam kolczyki z... jest
Tak, bo dwa lata temu chyba dostałam od siostry naszyjnik z jest i potem do kompletu dokupiłam sobie kulczyki. I mam mieszane, bo zobaczcie, to są srebrne, a to jest oczko ze złotą ramką, więc mam dzisiaj taką trochę mieszaną biżuterię. Czas na herbatę. Mamy tutaj ogromne pudełko i wiem, że przed chwilą wam czytałam skład, ale przypomnę. To jest rumianek, cynamon, jabłko, kakao i pomarańcz. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie smakować. Dzisiaj mamy jeszcze drugi kubeczek, taki z Mikołajem i reniferami. Ta herbata nie pachnie dobrze i pachnie samym rumiankiem, więc spróbuję. Nie jest najgorsze, ale rumianek to nie jest mój smak. Jak wtedy mi ta jedna rumiankowa smakowała, ta niestety nie przypadła mi do gustu. Ja będę powoli tutaj ogarniać różne rzeczy w domu, rozmawiać z właśnie rodzinką, zajmować się guziczkiem, który dzisiaj niestety był przez połowę dnia sam w domu i trochę mnie to smuciło, ale mam nadzieję, że nie było mu aż tak źle. Miał dużo jedzonka, dużo wody, wiecie, przestrzeń, więc chyba nie było najgorzej. Myślę, że nie odezwę się już przed pasterką, tylko po prostu jak wrócę już z, właśnie z kościoła, to się z wami pożegnam, więc dzisiaj taki vlog ma trochę chaotyczny, ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podoba. Jest około godziny 1:45, ja przed chwilą wróciłam z pasterki do domu. Muszę powiedzieć, że pasterka w tym roku bardzo mi się podobała, w sumie jak co roku. To jest jedna z moich ulubionych mszy w ciągu roku. Tak samo bardzo lubię Wigilię Paschalną właśnie w Świętą Noc, wiecie, z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę i to jest też dla mnie fantastyczny wieczór, ale pasterka ma ten swój klimat mimo wszystko. Ja chyba jestem przy połowcem roku, bo pasterka u nas się zaczyna ogólnie o 12, ale całe takie przygotowanie za 5 już trzeba być w kościele, bo wtedy wychodzą księża i opowiadają swoją historię, że narodził się Jezus wtedy, kiedy na całej ziemi zapanował pokój. I wtedy o północy biją dzwony, wiecie, i rozpoczyna się msza. I ja oczywiście weszłam za 5 do kościoła, bo przez to, że właśnie mam miejsce siedzące zawsze ze sobą i nie muszę, wiecie, iść szybciej, żeby zająć miejsce w ławce. Oczywiście jak zawsze się zagapiłam i szłam na ostatnią chwilę. Całe szczęście, że ten wózek szybko jeździ. Naprawdę. Bardzo mi się podobało na pasterce i myślę, że to jest fantastyczne wejście właśnie w święta i też podsumowanie moich dzisiejszych urodzin, które w sumie z biciem dzwonów się skończyły. Oficjalnie jestem 30-latką i powiem wam, że chyba jeszcze do mnie to nie dociera. Mimo wszystko cieszę się, że dzisiaj byliście ze mną w tym całym moim urodzinowym dniu. Mam nadzieję, że vlogmas wam się podobał. Tak jak mówiłam, przez święta jest problem z filmami, z nagrywaniem, bo ja tak naprawdę cały czas spędzam rodzinnie, ale mimo wszystko cieszę się, że chociaż to dałam radę nagrać. Zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Kolejny filmik widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!